Moi drodzy, chyba nie ma lepszej okazji mówić o spowiedzi niż w niedzielę, kiedy czytamy Ewangelię z przypowieścią o miłosiernym Ojcu. O Ojcu, który wybacza grzesznemu, marnotrawnemu synowi, który czeka na jego powrót. Bardzo dobrze znamy tą przypowieść. Towarzyszy nam ona od lat i również dzisiaj jest dla nas szczególnym zaproszeniem, aby po raz kolejny w tym Wielkim Poście pochylić się nad tematem dobrej spowiedzi. Moi kochani, dobra spowiedź to szczera spowiedź. Słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, iż Syn, który dokonał refleksji nad swoim grzesznym życiem, postanawia powrócić do domu Ojca. Postanawia przeprosić Go za swój grzech, czyli za to, co było złe, co było nie tak w Jego życiu. Postanawia rozpocząć nowe życie. Nazywamy to w Kościele nawróceniem. Chce uczynić coś dobrego. Wie, że zrobił źle. Wie, że w jego życiu nastąpiło coś, co było nie tak. Wie, że swoim grzechem zranił swojego Ojca, ale postanawia powrócić, nawrócić się, pójść do Ojca i powiedzieć Mu: Ojcze, zgrzeszyłem. Moi kochani, spowiedź to właśnie powrót do Ojca. To właśnie powiedzenie: Ojcu, Bogu naszemu, zgrzeszyłem. I wiemy, że nie ma szczerej spowiedzi bez poprzednich warunków, o których mówiliśmy w poprzednich tygodniach. Bez rachunku sumienia, bez żalu za grzechy i mocnego postanowienia poprawy. Kolejnym warunkiem, kolejnym krokiem jest właśnie szczera spowiedź. Jest to sakrament uzdrowienia. Sakrament, w którym spotykamy się z Bogiem pełnym miłosierdzia. Z Bogiem, który leczy. Z Ojcem, który nas na nowo przyjmuje. Kapłan, jak wiemy, prezbiter, ojciec, który siedzi w konfesjonale, jest narzędziem tego miłosierdzia. To nie on nam przebacza. On tylko słucha. My spotykamy się w spowiedzi z lekarzem. A jeżeli nam coś dolega, weźmy teraz przykład z naszego życia. Jeżeli idziemy do lekarza i chcemy, żeby nam pomógł, to zakładamy, że będziemy z tym lekarzem szczerzy. My nie idziemy do lekarza po to, żeby opowiadać mu banialuki, opowiadać mu ładne historyjki, tylko opowiadamy u lekarza o tym, co nas boli. Inaczej ta wizyta u lekarza nie miałaby sensu. Taka sama jest spowiedź. Idziemy tam po to, przygotowani przez rachunek sumienia, przez żal za grzechy i postanowienie poprawy, idziemy tam po to, aby mówić do Pana Boga, naszego lekarza, o tym, co nas boli. Nie owijamy w bawełnę, jak to się mówi. Nie ubieramy w piękne słowa, ale mówimy o tym, co nas boli. Wtedy nasza spowiedź przynosi owoc nawrócenia, poprawy. Wtedy nasza spowiedź jest szczera. Wtedy ten sakrament pozwala, abyśmy doświadczyli Bożego miłosierdzia, Bożej łaski. A jednak jest to bardzo trudne, bo z założenia łatwiej nam się mówi, wiemy o tym, co piękne. My się chętniej chwalimy. No ktoś chce opowiadać z własnej woli o czymś niedobrym, o czymś, co było złe w jego życiu. I moi drodzy, tutaj dochodzimy do czegoś bardzo ważnego. Miłość to jest otwartość. Jeżeli kogoś kochamy, mówiliśmy już o tym w poprzednich kazaniach, to jesteśmy na niego otwarci. Z miłości żałujemy za nasze grzechy i z miłości chcemy się poprawić. Miłość to jest przede wszystkim zaufanie. My ufamy, że Pan Bóg chce i może nam wybaczyć, uleczyć nasze serce. A jednak, moi drodzy, ta szczera spowiedź
ma wiele niebezpieczeństw. Nie sama spowiedź oczywiście, ale nasze podejście do niej. Jakie są te niebezpieczeństwa, które mogą sprawić, że nasza spowiedź nie będzie do końca szczera? Po pierwsze, moi drodzy, to rutyna. Rutyna, czyli zawsze tak było i zawsze tak będzie, to nasze takie lekceważące machnięcie ręką również na sakrament pokuty, na spowiedź. Rutyna doprowadza nas do słabego przygotowania. My się nie przygotowujemy, a coś tam się w spowiedzi powie. Czyli nie ma tego namysłu, nie ma głębokiego rachunku sumienia, nie ma głębokiego żalu, nie ma przygotowania. Po prostu tak z biegu sobie wsiadamy, jak do autobusu. Idziemy do konfesjonału, coś tam się powie, ksiądz też mi coś powie i tralala, była sobie spowiedź. To nie jest spowiedź, która przynosi głębokie owoce, ponieważ ulega rutynie. Zawsze mówiliśmy, zjadłam coś w piątek, nie mówiłam paciorka, tego nie zrobiłam, tamtego nie zrobiłam, więcej grzechów nie pamiętam i do przodu. Rutyna prowadzi nas do spowiedzi z ogólników. Co to są ogólniki? Ogólniki to są takie hasełeczka. To jest coś takiego, jak mamy w internecie, nie wiemy dokładnie, czego szukamy i w tą wyszukiwarkę, w te Google wpisujemy jakieś tam hasło, może dojdziemy do tego. To są ogólniki. Na przykład, nie wiem dokładnie, jak nazywa się kościół, w którym jest msza po polsku w Bridgeport, to wpiszę w Google polski kościół Bridgeport. Jakoś tam pomoże mi Google, coś tam wyskoczy i w pewnym momencie może dojdę do tego, że jest to kościół świętego Michała Archanioła. Ogólniki to nie są szczegóły. W Google'ach, w internecie możemy się w ogólniki bawić, ale nie w spowiedzi. Jeżeli mówimy jako dorośli ludzie, kłóciłem się troszkę, nie słuchałem mamy, a chodzi nam o to, że do naszej starszej mamy od miesięcy nie zadzwoniliśmy, albo że nasza relacja z rodzicami jest naprawdę zła, że krzyczymy na siebie, ale w spowiedzi nie będziemy opowiadali tego dokładnie, tylko powiemy, byłem niedobry dla mamusi. To nie jest spowiedź z grzechu zaniedbania swoich obowiązków względem rodziców. Jeżeli rzucę hasło w spowiedzi, nie zawsze się modlę, a to oznacza, ja wiem o tym, że przez pół roku w ogóle nie chodziłem na mszę świętą. To jest ogólnik. Mówimy w spowiedzi, kochani, tak jak jest. Zaniedbałem niedzielną mszę świętą. Nie byłem tyle i tyle razy. Na ile potrafimy to opisać, opisujemy. Nie opisujemy tego, kochani, dla księdza. Bo to wiemy, że mówiłem już o tym. Sakrament pokuty jest trudnym sakramentem i ten, który słucha naszych grzechów, też nie jest mu łatwo tego słuchać. Ale nie martwmy się, kapłan już nie takie rzeczy słuchał. Także myślę, że po kilkunastu latach kapłaństwa to tam jest chyba mało rzeczy, które nas tak naprawdę mogą zdziwić. Mówmy prawdziwie, nie opisujmy historyjek i nie używajmy, kochani, zamienników. Nazywamy rzeczy po imieniu. Jeżeli powiemy w spowiedzi oszukiwałem, nie wiadomo o co chodzi. Ja mogę oszukać pod tytułem, że nie powiedziałam, jak byłem w gościnie, że ciasto było niesmaczne, bo nie chciałam sprawić komuś przykrości. Ale oszukać można też na $1000. I jedno i drugie nazwiemy oszukiwaniem, a wiemy dobrze, że są to dwie zupełnie inne rzeczy. Czasami słyszymy w konfesjonale, brzydko robiłem. No co brzydko robiłeś, że dłubałeś widelcem komuś w talerzu? A myślisz na pewno, że zdradzałeś kogoś, czy byłeś niewierny, czy jakieś inne świństwa tam chodziły po głowie. Brzydko mówiłem. Słuchajcie, brzydko to można mówić, jak się człowiek zdenerwuje. Tak, ale chodzi temu człowiekowi o to, że przeklina, że zło rzeczy drugiemu człowiekowi. To jest trochę więcej niż brzydko robiłem, brzydko mówiłem. Nie zawsze byłem miły dla żony, a on myśli o tym, że od 7 lat ma kochankę. Rozumiemy, że to są zupełnie inne sprawy. Nazywamy rzeczy, kochani, po imieniu, ponieważ nie ubieramy tego w piękne słowa, żeby ładniej wypaść przed proboszczem. To zupełnie nie ma sensu. Nie idziemy do spowiedzi po to, żeby przed kimkolwiek ładnie wypadać.
Idziemy tak jak ten syn marnotrawny, który wie, że jego życie się zawaliło i on chce to swojemu ojcu wyznać. On nie idzie do ojca po to, żeby powiedzieć: ojcze, trochę było nie tak w moim życiu, troszkę pieniędzy mi tak rozeszło się, jakoś tak było niefajnie. Zobaczcie, to można tak nazwać. Ale on roztrwonił wszystkie swoje pieniądze, zdradził swojego ojca, odszedł na grzeszu. I myślę, że ten syn nazywa to wszystko po imieniu. Kolejne niebezpieczeństwo, kochani, to coś, co często nam się zdarza w spowiedzi. Spowiadamy się nie ze swoich grzechów. Przychodzimy i mówimy: proszę ojca, ja się denerwuję w domu, bo mój stary to jest taki i taki, to jest wredny dziad i alkoholik, i się zaczyna. No to w takim razie rozgrzeszać trzeba jego, a nie ciebie. Spowiadamy się z naszych grzechów. Nie spowiadamy się z tego, że ja codziennie kogoś przeklinam, bo sąsiadka jest wstrętna baba. Spowiadamy się z tego, że ja coś zrobiłam. Nie spowiadamy się z cudzych grzechów. Ja wiem, że teściowa czasami jest trudna, że mąż marudny, że żona też nie tak. To jest proza naszego życia. Ale ja przynoszę do konfesjonału, kochani, moje grzechy. Nie grzechy mojego męża, mojej teściowej, mojej żony, mojej sąsiadki, moich dzieci. Także przynosimy, kochani, do spowiedzi nasze problemy. Kolejne niebezpieczeństwo w spowiedzi to ten, który się chwali. Nie przychodzimy do konfesjonału po to, żeby się chwalić. To znaczy, modlę się rano i wieczorem, codziennie odmawiam różaniec, proszę ojca, nigdzie nie chodzę, nikogo nie obmawiam. No właściwie to nie mam grzechów. No to już słyszeliśmy w ostatnim kazaniu. W konfesjonale powinny być takie przenośne aureole, gdzie spowiednik wkłada na głowę: no bo skoro ty nie masz grzechów, to znaczy, że jesteś święta. A mi się wydaje, że właśnie ci nasi święci to się spowiadali porządnie. Także nie idziemy do konfesjonału po to, kochani, żeby się chwalić. Dziękujemy Panu Bogu za to, co dobre w naszym życiu. Wiemy, to było bardzo ważne w rachunku sumieniu, podziękować. Ale do spowiedzi, do wyznania grzechów przynosimy to, co nas boli. Chwalić to się można i bardzo ładnie poza konfesjonałem. Ja chętnie posłucham o naszych sukcesach i jak wiemy, bardzo dobrze jest, jeżeli mówimy o dobrych rzeczach. Ale w spowiedzi staramy się przekazać Panu Jezusowi to, co nas boli, co było trudne, co było złe. I jeszcze jedna, kochani, kategoria, nazywamy to są penitenci z nadmorza. Co to znaczy penitenci z nadmorza? To są ci, którzy mówią tak: proszę ojca, może kogoś obmówiłem, może nie byłem na kilku mszach, może złorzeczyłem, może nie zachowałem postu w piątek. No to spowiednik powinien mu odpowiedzieć: to może udzielam ci rozgrzeszenia i może zmów na pokutę to i to. Nie trzeba gdybać. Przynosimy to, co było i no było jak było. Każdy wie, że czasami mamy te nasze grzechy, kłopoty, problemy. Przynosimy je i nie ma co tam wymyślać, że może obmówiłem kogoś, jak obmówiłem. Nie wymyślamy, nie ubieramy, mówimy o co chodzi i otwieramy nasze serca na Boże miłosierdzie. Moi drodzy, to są tylko takie wskazówki. Ja zdaję sobie sprawę, że spowiedź jest czasami dla nas bardzo trudna i wszystko, co tutaj słyszymy w kazaniach, nie chodzi tu o to, żeby komukolwiek powiedzieć, że my się źle spowiadamy. To są wszystko wskazówki, abyśmy się spowiadali lepiej. Nie po to, jeszcze raz powiem, żeby podobać się proboszczowi, tylko po to, żeby bardziej otworzyć swoje serce na miłosierdzie. Wróćmy jeszcze raz do tego lekarza. Jeżeli idziemy do lekarza i wiemy, po co idziemy, to nie opowiadamy tam, że może mnie coś boli, tylko że mnie boli. I nie opowiadamy, że moją żonę właśnie zabolała łydka, tylko mnie boli. I nie opowiadamy historyjek, że był wczoraj piękny dzień i ja się dobrze czułam, a dzisiaj się może trochę gorzej poczułam, tylko mówimy po imieniu: panie doktorze, tu i tu widzę, że mam problem. Tak samo robimy w spowiedzi. Patrzmy na Pana Jezusa jako na lekarza.
Zechciejmy zatem przyjrzeć się naszym spowiedziom. Jeżeli coś jest takie właśnie ogólne, może nie tak, zechciejmy to poprawić. Otwórzmy nasze serce na Boże miłosierdzie, na to wszystko, co Pan Jezus chce nam dać. Oby ta spowiedź była coraz głębsza, coraz bardziej szczera, coraz bardziej zbliżająca mnie do Jezusa. I na koniec tych naszych rozważań, moi drodzy, skupmy się na obecności Bożej w naszym życiu. Jesteśmy teraz w Kościele, przed Najświętszym Sakramentem. Poprośmy z całego serca: Panie Jezu, obecny pośród nas, chcemy Ciebie dziś prosić o pomoc, aby nasza spowiedź była zawsze szczera i prawdziwa. Prosimy Cię, Panie, daj nam wrażliwe sumienie, abyśmy umieli rozpoznać, czym Ciebie obrażamy, a szczerze wyznawszy grzechy, abyśmy dostąpili Twojego miłosierdzia, Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.